Piła do przycinania gałęzi Works na baterię 20 V. Do tego ładowarka. Bateria. Olej do smarowania łańcucha, ponieważ ten sprzęt nie ma centralnego smarowania, tylko trzeba co chwilę polewać łańcuch. Piła nasmarowana, łańcuch. Baterie mamy czwórkę.
teraz podsumowanie małe. Czy warto kupić tą maszynkę? Z tego, co pokazała dzisiaj, na co ją stać, to myślę, że warto. Z tą baterią czwórką myślę, że warto, niż z tą, którą oferują dwa. No, mam jeszcze jedną kropkę, myślę, że zaraz by padła pewnie. No ale dzisiaj się trochę nią pobawiłem. Trochę poniszczyła, trochę popsuła. Także ocenicie sami, czy warto ją kupić, a wybrałem ją dlatego, że brałem jeszcze pod uwagę Stihla, ale Stihl jest 10-woltowy i ma prowadnicę 2 cm krótszą od tego, ona ma 10 cm, a ta ma 12, także ona niby wychodzi lepiej. Także tak, jak jakościowo, to z czasem zobaczymy. Myślę, że Stihl na pewno jest sprawdzony, chociaż ta firma też już jest na rynku bardzo długo. No zobaczymy, jak wyjdzie. Ja myślę, że warto, bo naprawdę dużo dzisiaj pocięła. No jakby tak chciał, to piłką ręczną, czy jakimś sekatorem, no to ja nie wiem, czy by ręce nie odpadły, jak to się mówi. A tak to... To poszło dosyć w miarę szybko. Tak, trzeba smarować łańcuch co jakiś czas, w zasadzie co chwila. Co kilka jakichś tam gałęzi grubszych. Później ją na koniec wyczyścić. No i dbać, wiadomo. Jako każdy sprzęt. Dajcie komentarze na temat tej piły. Może macie taką i coś powiecie więcej o niej. Może użytkujecie taką dłużej, kilka lat może. Chętnie bym posłuchał. Dobra, dzięki za uwagę.